Drodzy Państwo, nie zapomnijcie o zadaniu domowym. Dzięki. Katarzyna? Nie słyszałaś dzwonka? Katarzyno? Ciebie zadanie domowe też obowiązuje. Wiem. Znowu opuściłaś lekcję? Nie. Nie kłam. Jak wiesz, to po co się pytasz? Nie możesz tak po prostu opuszczać zajęć! Chcesz powtarzać klasę? Hej! Nie skończyłam z tobą rozmowy! Cześć. Jak w pracy? Dobrze. A Kasia gdzie? Właśnie chciałam z tobą o niej porozmawiać. Co się znowu dzieje? Znowu puściła lekcję. Znowu? Nie wiem. Spróbuj z nią porozmawiać. Ja nie wiem, co mam jej powiedzieć. Nie chcę jej słuchać. Spróbuję. Kasia, jesteś tam? Słuchaj, ja też kiedyś byłem w twoim wieku. Wiem, jak to jest. Ale nie możesz tak po prostu nie chodzić na zajęcia. Porozmawiaj ze mną. Przecież chcę ci pomóc. Co? Nic. Nie wiem jak z nią rozmawiać. Nie wiem, o co chodzi. Z Tomkiem nie było takich problemów. Nie mów tak w naszej córce. Może faktycznie przesadziłem. Nie wiem, ja. Nie wiem, co mam jej powiedzieć. Cześć, aktualnie nie mogę rozmawiać, bo atakują mnie kosmici. Zostaw wiadomość po sygnale. Nora.
Wychodzisz gdzieś? Wiesz, koleżanka poprosiła mnie o pomoc w projekcie na biologię. Pomogę jej. Tak? Cieszę się. Fajnie, że się uczy się. Tylko proszę, nie wracaj za późno. Kasia, a może zamówimy sobie coś wieczorem? Z chęcią. Z tej kanajpy na rogu. Twój makaron ulubiony. No to ja już idę. Ej! Ej! Ale wiesz, że Perun jest trochę dalej, nie? Ej, a tak w ogóle to mam pytanko. Czy w twoich szławkach grał Crying Blood? Tak, a co? Tak! Że grał, czy że mi się wydawało? No grał. Nie gadaj, że ich słuchasz. Uwielbiam ich. Serio? No serio! To mój ulubiony zespół. Słucham ich od jakichś... 5 lat. Mają najlepszego perkusistę, jakiego słyszałem. No ale gitarzysta też jest mega super. No nie no, gitarzystę mają do dupy. Mam cię! Nie no, oczywiście wkręcam cię, gitarzysta pierwsza klasa. A dawaj, jakie jeszcze ich utwory lubisz? No wiesz, mam całą playlistę w sumie. Ty, no to patrz, pójdziemy w fajne miejsce, bo znam taką fajną miejscówę niedaleko i zobaczymy, ile ta twoja playlista jest warta. No okej. No to dobra, to idziemy, patrz. No, to jak tak siedzimy, to pokaż te swoje playlisty. Dobre. Ale ta czwarta od góry, akurat słabsza jest. Ale widzę, że masz gust. Więc jak chcesz, to mogę ci zaraz pokazać inne utwory. Bo patrząc na te, co masz tutaj, to możesz ich nawet nie znać. Spoko. Dobra, to patrz. To tutaj wpisz Crying Blood. No. I zeskroluj na dół. I druga playlista od dołu. No. Co, dobre, nie? Mega dobre. Wiedziałem, że ci się spodoba. A tak w ogóle...
Tak w ogóle to Piotrek jestem. Wiesz, jak ci się ktoś przedstawia, to ty też się wtedy przeważnie przedstawiasz. Kasia. Kaśka? Nie, po prostu Kasia. To słuchaj, po prostu Kasia. Crying Blood jakieś parę lat temu miało kolaba jeszcze z innym zespołem. Bardzo fajne miały utwory, mogę ci pokazać, tylko właśnie... Czekaj, bo jakie oni mieli nazwę zespołu? Oni się nazywali jakoś... Kurczę, mega późno już. Musiałem się zbierać. No dobra, to cię nie trzymam. A spotkamy się też jutro? No w sumie, czemu nie? Rano? W tym samym miejscu? Okej. Okay. To będę czekał. Nigdzie w sumie, u tej koleżanki tylko. No ale gdzie ty masz telefon? Dziecko. No musiałam mieć wyciszone, nie słyszałam jak dzwonić. Ale no to naprawdę... się patrzy na godzinę! Ile razy ja do ciebie dzwonię? Wszystko dobrze? Tak. Kasia... My tu od zmysłu podchodziliśmy. Jestem zmęczona. No dobrze. To idź spać. Zrobiłam ci śniadanie? Nie, dzięki, idę do tej koleżanki znowu. Ale to weź ze sobą. Spokojnie. Jak zamierzasz znowu tak późno wrócić, to do tego czasu zgodniejesz. Ostatnio się przydało. No, ale mówiłam, że nie chcę. Oj, weź. Jak nie będziesz godna, to przyniesiesz z powrotem. A, jeszcze jedno. Tata kupił ci rano szkicownik. Jest w salonie. Połóż mnie w pokoju. To ja już idę. To miłego dnia. O, no witam w moich skromnych progach! Cześć. Co tam? Spoko. W ogóle zauważyłam, że wczoraj Crying Blood wypuścili nowy singiel. Widziałeś już? Nie no, wczoraj ostatnio nie miałem czasu akurat. A to taki z ciebie fan? Nawet nie śledzisz swojego ulubionego zespołu. Dobra, nie marudź. Siadaj tutaj. Tak w ogóle, to przypomniałem sobie nazwę tego zespołu wczoraj, co ci mówiłem. Serio? No serio. Chcesz posłuchać? Chcesz mi pokazać, no. No to dawaj. We'll be right back.
Czekaj, muszę odebrać. Dobra. Halo? Cześć, Słonko. Nie macie już parę dobrych godzin. Wszystko u ciebie okej? Tak, tak. Zjadłaś kanapki? No, zjadłam. Wiedziałam, że zjesz. No dobrze, dobrze. To ci nie przeszkadzam. Pamiętaj tylko, nie wracaj za późno do domu. Pamiętam. Pa. Pa, 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 pa. Kto to był? Moja mama. A co, coś chciała? Nie, nic. Pytała tylko, czy wszystko okej. To miło z jej strony. Miło? Razem z ojcem mi nie chce dać spokoju. Cały czas się do czegoś przyczepiają. No ale co w tym złego? Martwię się o ciebie. Tylko, że ja nie potrzebuję, żeby ktoś się o mnie martwił. Generalnie to wydaje mi się w porządku. Hmm? No twoi rodzice. No ogólnie tak, ale czasem są tacy... Jak im coś powiedzieć, to zaczną drążyć, aż się nie przyznasz, że coś ci jest. A coś ci jest? Nie, nic. Wiesz... Ja też kiedyś myślałem, że mi nic nie jest, a jednak moi rodzice mieli rację. A co ci było? Nic. A tak w ogóle to... Co ty wczoraj robiłeś na torach? A ja z dziadkiem mieszkam obok. A tam ładnie jest. Lubię sobie tam na spacery chodzić. Co jest? Nic, tylko dostałam SMS-a od brata. Sorki młoda, że nie odebrałem wcześniej, ale mam straszny zapierdziel teraz na uczelni. Odezwę się w wolnej chwili. Trzymaj się tam. Nie mówiłaś o mojego brata. No, bo w sumie to tak jakbym nie miała. A co z nim? Nic, wyjechał na studia do Anki. Miałaś z nim dobry kontakt? Tak, bardzo. Często ze sobą rozmawialiśmy. No ale od kiedy wyjechał, to już prawie nie mamy kontaktu. Ej, a lubisz rysować? Lubię, ale mam dwie lewe ręce, a co? No słuchaj, bo już jest mega późno i będę musiała wracać. Ale wróciłabym jutro ze szkicownikiem i nauczyłabym cię rysować, co ty na to? No bardzo chętnie, ale musisz mieć cierpliwość. Dam radę. No dobra, to trzymaj się. To cześć. To cześć. Piotrek! Piotrek! Nie ma go! Porwali go kosmici! I co? Nabrałem cię? No już chciałam ukraść najbliższy statek kosmiczny i lecieć cię szukać. No to w takim razie powinienem dostać nagrodę za... Tak dobre aktorstwo. A co, siadamy? Siadamy, siadaj. Ech.
W ogóle to przyniosłam. I co to jest? No jak to co? Szkicownik. Miałam uczyć się rysować? A no tak! O, no to teraz patrz, jak się nie rysuje. Masz takie samo poczucie humoru jak mój brat. O, a go też porwali kosmici? Tęsknisz za nim, no nie? No, bardzo. Kasia. Ja wiem, że pewnie nie chcesz o tym rozmawiać. Ale ja wiem, po co tu przyszłaś w piątek. Wiesz, co to jest za miejsce? No, tory. W to miejsce często przychodzą ludzie, którzy mają wszystkiego dość. To jest ostatnie miejsce, które widzą. A ty wcale nie słuchałaś wtedy muzyki. Stałaś na torach. Czekałaś na nadjeżdżający pociąg. A co ty niby możesz wiedzieć? Znamy się zaledwie 2 dni, jakby nie wiesz, co ja chciałam zrobić. Nie znasz mnie. Kasia, ja nie potrzebuję cię dobrze znać, żeby widzieć, że coś jest nie tak. Jak siedzieliśmy tu wczoraj, to wspomniałaś o swoich rodzicach. Przynajmniej wiem, że nie jestem jedyny, który to zauważył. Nie chcę o tym rozmawiać. Kasia! Potrzebujesz pomocy. Wcale nie. Siedzimy tutaj, ty się cały czas uśmiechasz, robisz sobie ze wszystkiego żarty. Nie znasz moich rodziców, nie wiesz, jacy są i nie wiesz, co ja tak naprawdę chciałam zrobić. Więc zachowaj zdanie dla siebie, co? Wiesz, też kiedyś byłem w podobnej sytuacji i nie trzymałem dobrego kontaktu z rodzicami i nie widziałem ich już bardzo dużo czasu. Wiesz, jakie to uczucie? Ale my nie jesteśmy tacy sami, to nie to samo. No ale nie zamykaj się w sobie. Wczoraj mówiłaś, że nie chcesz, żeby się ktoś tą zamartwiał. To co? Chcesz, żebyś nikogo nie obchodziła? Ale ja nie potrzebuję od nikogo pomocy. Właśnie, że potrzebujesz. Tylko boisz się o nią spytać. Idę do domu. Przestań odrzucać pomoc. Przecież widać, że ją potrzebujesz. Gówno mnie wiesz. Powodzenia w szkole! Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie. Dzień dobry, pani Katarzyno. Mamy poniedziałek i rozpoczyna pani od spóźnienia. Jeszcze raz i będzie uwaga. Proszę siadać. Bardzo proszę już o ciszę.
Chciałabym, żebyśmy dzisiejsze nasze zajęcia poświęcili próbom poszukiwania odpowiedzi na pytanie, dlaczego Słowacki wielkim poetą był. Zachęcam Was do sporządzania obszernych notatek z dzisiejszych zajęć, dlatego że naszym zadaniem domowym będzie przygotowanie rozprawki właśnie na wskazany temat. Każdego poproszę o... Hej, słuchaj, wszystko u Ciebie okej? Okay? Mhm. Na pewno? Tak. No dobra, bo ja w sumie miałam takie wrażenie ostatnimi czasy, że mało się odzywasz i chciałam się spytać, czy na pewno... Jest okej. Okay. No dobra, w porządku. Kto to? To Ty nic nie wiesz? To jest Piotrek Borucki z trzeciej, czwartej C. On z nami chodził do liceum. Jakieś 3 miesiące temu chyba skoczył pod pociąg. Naprawdę nic nie wiedziałaś? No to już tu kawał czasu stoi, ja byłam przekonana, że wiesz. Wszystko w porządku? Ej, a ty dokąd? Piotrek! Piotrek. Kasia! Już idę!